Dobry wieczór. Witam wszystkich gości sympatyków na webinarze Skyworld Community w dniu 5 października 2023 roku. Temat: technologia, możliwości rozwoju i inwestowania. Witam Was, speaker Janusz Tomczak, grupa SWC Polska, team.pl. Macie tu Państwo do mnie kontakt telefoniczny w zajawce. Zapraszam niedziela, piątek, w godzinach od 10 do 18. Jak również chciałem tutaj powiadomić wszystkich Państwa, że przyszła dzisiaj informacja od zarządu firmy, że takie webinary w tej formie, które są obecnie z dniem 1 listopada albo miesiącem listopada, będą już nierealizowane. Czyli widzimy się dzisiaj 5 i zapraszam jeszcze 19 ostatni raz na nasze wspólne spotkanie. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo osobiste, jak również za tysiące osób na YouTubie. Ja na naszych tam forach, na Skype'ie i na Jam4Me, na tej naszej zakładce Skyworld Community, wysłałem Państwu takie podziękowanie i tam jest taka zajawka do wejścia w link, gdzie są zapisane wszystkie webinary, które były zrobione do tej pory w firmie, we wszystkich językach. Także jeżeli będziecie sobie chcieli jakoś tam trafić jeszcze historycznie, to serdecznie zapraszam. Tam macie we wszystkich językach, które w tej chwili firma organizuje i możecie sobie takie do takich wiadomości i tych webinarów wrócić. Ale to tyle na tę chwilę. Zaczynamy normalny dzisiaj webinar, proszę Państwa. Bardzo się cieszę, że jeszcze te dwa razy się spotkamy. Natomiast w pozostałym czasie będzie to w innej formie. Zobaczymy, jakie będą decyzje zarządu, kto będzie mógł w tym uczestniczyć. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast jest stan obecny, jest dzisiejszy, więc zaczynamy na tym, co jest dzisiaj. Ja się nazywam Janusz Tomczak, będziemy dzisiaj mówić o firmie Transport Strunowy, której założycielem jest pan Anatol Junicki. Natomiast nasza firma Skyworld Community jest firmą, która pozyskuje środki na wprowadzanie tej technologii na świecie. Tu taka krótka zajawka na mój temat, ja się będę szybciej to wszystko przechodził. Rok 1990-2023, własna działalność gospodarcza, 2002-2007, studia marketing, specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor Skyworld Community. Natomiast rok 2018-2019 odbyłem szkolenie dla ambasadorów Skyworld Community jeszcze z 8 kolegami i z naszą dyrektor regionalną, panią Natalią Fujder. Proszę Państwa, my mamy takie miejsca dwa w tej chwili na świecie. Jedno jest na terenie Europy, w Marina Horce, drugie w Szardży, w Emiracie Szardży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam są nasze miejsca, gdzie testowana jest nasza technologia. Ja byłem zarówno i w Emiratach Arabskich, jak i w Marina Horce, ale historię swoją zacząłem od roku 2017. Widzicie mnie tutaj na zdjęciu z Romanem Trzaskowskim i moją koleżanką z Białorusi, Swietłaną. W roku 2017 byłem z grupą inwestorów polskich, naszą dyrektor regionalną, panią Natalią Fujtak. W roku 2019 byłem z trzema swoimi inwestorami bezpośrednimi i naszą koleżanką Ireną, która do nas dołączyła. Była nas zaledwie tam 5 osób. I tak się, proszę Państwa, przygoda w roku 2019 zakończyła, a powody były następujące, że wybuchła ta pandemia międzynarodowa, później ten konflikt zbrojny na wschodzie i udało mi się i zarówno Krzysztofowi Dawidziukowi, którego Państwo tutaj widzicie na zdjęciu, był też ze mną w roku 2019 tam, proszę bardzo, tu jest Krzysztof, zaraz go narysujemy. O, Krzysiu jest tu też. Zawsze uśmiechnięty. I Jan Wyrębkowski, który dołączył do nas. Byliśmy w trójkę na specjalne zaproszenie dla
inwestorów, którzy spełnili takie warunki w konkursie, który był organizowany przez firmę, i mieliśmy okazję odwiedzić nasz poligon i miejsce testowania naszej technologii po blisko 4 latach. Wydarzyło się tam bardzo dużo, się zmieniło, proszę Państwa. Obiekt powiększył się o kilkadziesiąt hektarów, w tej chwili ma już on 160, ja jak byłem w roku 2019 miał tych hektarów. Mogę powiedzieć zaledwie tam około 50, natomiast w tej chwili powstało jeszcze ogromne gospodarstwo takie rolne z produkcją biohumusu, o którym powiem później. I ten obiekt naprawdę stał się wielką atrakcją turystyczną. Ja później Państwu w takiej retrospekcji pokażę jeszcze kilka zdjęć z tego miejsca. Ale wracamy do technologii. To jest twórca naszej technologii, inżynier Anatolij Junicki. Jest założycielem grupy spółek UST i główny projektant Junicki Strange Technologies INC. Naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego. To są takie następne projekty, które mam nadzieję będziemy również wspólnie realizować. I szeregu projektów opartych o infrastrukturalne technologie strunowe, którymi zajmujemy się obecnie. Kierownik dwóch projektów ONZ z roku 1998 i 2002 dotyczących transportu strunowego, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki jest z wykształcenia konstruktorem budowniczych rakiet kosmicznych. UST to są technologie transportowe i infrastrukturalne, to jest nasz znak, to jest nasz brand, którym się posługujemy od blisko 2 lat. Nasza filozofia, transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się na ziemię po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości oraz, proszę Państwa, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów i ziemi i minimalizację wyrządzonych szkód środowisku naturalnemu. My jesteśmy przede wszystkim transportem ekologicznym, proekologicznym. Nasze moce produkcyjne to jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy, obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich jak między innymi w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, 2 centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie realizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska, dziś to wieloletnia praca Anatolija Junickiego i stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strun, a także infrastruktury zielonych systemów zasilania. Natomiast nasz kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST, których realizuje specjalne biuro technologiczno-projektowe z produkcją pilotażową. My jako UST wdrażamy ciągły złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i usługę posprzedażową. 2 słowa wyjaśnienia. W każdym projekcie komercyjnym albo tak zwanym komercyjnym, celowym, proszę Państwa, będziemy mieć udział 20% jako firma i to nam będzie dawało te 20%, ten udział na pozyskanie środków, na kształcenie naszych przyszłych kadr, które będą obsługiwały nasze trasy strunowe na całym świecie, jak również do rozwoju firmy, budowy zaplecza, jak również wypłaty dywidendy w momencie, kiedy firma osiągnie zysk netto i wypłaty jej swoim udziałowcom.
Transport USC ma dwa centra testowej certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, proszę Państwa, w Emiracie Szarcza i na terenie Białorusi, w Marina Horce. To jest około 70 km na południowy wschód od stolicy Białorusi, Mińska. Certyfikat wydawany przez TIF SV Standardową Certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych transportowych UST, w skład który wchodzą iPod, nawierzchnia torowa Stringal, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. Nasza firma posiada wszelkie niezbędne zasoby do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Także my już, proszę Państwa, jesteśmy na etapie końcowym, aby z takimi projektami, już te projekty są realizowane, natomiast ujawnienie ich jest uzależnione od wymagań naszych inwestorów. Jak byłem w lipcu tego roku na spotkaniu osobiście z panem Junickim, przekazał nam taką informację, że takich projektów mamy 4. Natomiast nasi inwestorzy sobie nie życzą, żeby ujawniać ich dane, dlatego musimy być, drodzy Państwo, cierpliwi. W odpowiednim czasie wszyscy się o tym dowiemy. Mamy zarówno transport pasażerski, jak i transport taki towarowy. Nasz transport pasażerski to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię USC zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Jest on głównie przeznaczony do miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego, jak również harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również można implementować już do nowych, proszę Państwa, metropolii. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez stworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych na ziemi i uzupełnionych siecią wieżowców. Drugim niezbędnym składnikiem naszego transportu jest transport towarowy. To jest system przeznaczony do transportu towarów na odległość do 500 km. Systemy transportu towarowego dają szerokie możliwości klientom i mogą działać przez cały rok w różnych warunkach klimatycznych. W odległych i trudno dostępnych miejscach, na dużych wysokościach i na obszarach pustynnych, w dżungli i na szlefie kontynentalnym. W skład którego wchodzi Unitrans U400, Unikont U400-01, Unitrak U431 do przewozu materiałów łatwo psujących się, płynnych i zamkniętych typu paczek i Unitrak U471 do przewozu materiałów sypkich, takich uroków z kopalni, etc. Mamy w tej chwili 8, już mogę powiedzieć, nie 7 typów pojazdów, bo ten najnowszy nasz Ulight już praktycznie zdobył certyfikację. Jeszcze nie mamy jego oficjalnych zdjęć tu w firmie, ale już Państwu przekazałem kilkakrotnie te informacje. Zresztą zobaczycie na dalszych slajdach od Unividu U4651 do najszybszego pojazdu UFLASH 4362. Poza tym pojazdy U4210 to są pojazdy, które mogą jeździć w konfiguracji pojedynczej, jak również taki zespolonej typu hybrydowej. Natomiast Unibus U4-420 jest zarówno w konfiguracji pojedynczej, jak również może być rozbudowany o te systemy modułowe. Kilka słów dosłownie, będziemy to bardzo szybko przelatywali o tych naszych typach pojazdów, żebyście Państwo mieli świadomość, jakie one są. Ja ten pojazd widziałem już trzykrotnie na terenie Marina Horki w roku 2018, 2019 i teraz w 2023. To jest pojazd, który jest w zasadzie w tej chwili najmniejszy. On też będzie miał bardzo niewysoką cenę swojej produkcji i będzie traktowany jak taką taksówka, pojazd taki własny, tak żebyśmy się przemieszczali tam, powiedzmy, z domu na jakieś tam odległości. Co go tam, proszę Państwa, tak charakteryzuje? Że on ma bardzo dużą funkcjonalność, łatwość użytkowania, niskie koszty produkcji i minimalne zużycie energii. Jest on jednym z najtańszych rozwiązań w zakresie komunikacji transportu strunowego.
Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Proszę Państwa, on jest w konfiguracji dwupasażerskiej. W tej odsłonie może je przewieźć 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast ma jeszcze taką dodatkową zaletę, że możemy dołożyć tak zwane sprężenie i tych pojazdów wtedy będzie 7 i jego możliwości przewozowe wtedy wzrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze, drodzy Państwo. Ja cały czas to podkreślam. Unibike to jest ciekawostką tego pojazdu jest również to, on też jest taki lekki, tani w produkcji, że on ma jeszcze dodatkowo wbudowaną taką jednostkę sportowo-rekreacyjną na zasadzie takiego rowerku treningowego. On był pokazany w roku 2016 na targach takich branżowych Unitrans w Berlinie i wzbudził tam ogromną sensację. Prędkość do 150 km na godzinę, dwóch pasażerów, może przewozić od 720 do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. Też ma możliwości tego sprężenia, drodzy Państwo, wtedy tych pojazdów może być 7 i jego możliwości przewozowe mogą wzrosnąć nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony przy wybudowanej infrastrukturze. Unibus, miałem tym okazję, tym pojazdem, proszę Państwa, jechać już trzykrotnie. W roku 2018, 2019 i teraz w roku 2023. On jest przeznaczony do komunikacji miejskiej międzymiastowej, występuje w różnych wersjach podwieszenia i nadwieszenia. Jego konstrukcja i lokalizacja są zdeterminowane ze specyfikami i wymaganiami klienta. Jest wyposażony w system audio i system informacji wideo dla pasażerów. Posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Ja jechałem w wersji, proszę Państwa, 12-pasażerski, dla 12 pasażerów, te trzy razy. Oczywiście miałem możliwość zobaczenia tego całego systemu wewnątrz. Wrażenia są niesamowite, muszę Państwu powiedzieć. Każdy, kto ma ochotę i chęć, zapraszam serdecznie do Marina Horki na terenie Białorusi. To jest od nas zaledwie tam 600 km od Warszawy, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że niebawem przywrócą ten transport lotniczy. Lot trwa niespełna 50 minut i możecie zobaczyć świat naszej przyszłej technologii, jak to będzie wyglądało. W tej konfiguracji takiej pojedynczej może przewozić 2,5 tysiąca pasażerów na godzinę, jeżeli mu tam zwiększymy nawet do 80, bo można go te moduły rozbudowywać, to nawet takie możliwości wzrastają do 12 tysięcy pasażerów. Natomiast ma też możliwość tego sprężenia 3 do 7, w zależności ile mu tych modułów dołożymy. I wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Przy prędkości do 150 km na godzinę jesteśmy ogromną konkurencją do metra, proszę Państwa, i do wszelkiego innego transportu. Unicar to jest pojazd, który może być zarówno w takiej konfiguracji tu pojedynczej, jak go Państwu tam pokazywałem wcześniej. Ma też możliwość tego sprężenia, może być też rozbudowane te modułowe systemy. Jedzie z prędkością do 150 km. Możliwości przewozowe w takiej konfiguracji, jak tutaj widzicie, wchodzi 6 pasażerów. To wtedy takich pasażerów możemy przewieźć 1500 na godzinę. Jeżeli mu dołożymy kolejne, to sprężenie 7, też o rozbudowę modułową, wtedy te właściwości przewozowe wzrastają nawet do 7 tysięcy. On ma za zadanie zastąpić takie te autobusy hybrydowe, takie te przegubowce. To ma wspomóc po prostu transport taki lokalny. No i proszę Państwa, Uflash U4-210. No to jest cudo techniki, proszę Państwa. To jest pojazd, który będzie jeździł z prędkością do 600 km na godzinę po specjalnej takiej eskapadzie, widzicie Państwo tutaj, takiej kratownicy. On może być w różnych konfiguracjach, ponieważ może być w takiej wersji 6, a nawet 46-pasażerskiej. Ja miałem okazję widzieć, dotknąć, proszę Państwa, powąchać, przytulić się i siedzieć w środku w takiej wersji 6-pasażerskiej. No, fantastycznie to wygląda. To porównanie, pamiętam, na jednym z tych ekofestiwalów była Tesla pana Junickiego, żeby po prostu zobaczyć, jak te technologie wyglądają koło siebie.
Więc proszę Państwa, to jest przyszłość. Te pojazdy będą do roku 2030 już stestowane, z wybudowanymi trasami i będą przewozić pasażerów na całej kuli ziemskiej. Może on przewieźć, drodzy Państwo, do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Więc wyobraźcie sobie taki transport, jak będzie w przyszłości ma być taka wybudowana linia Paryż-Moskwa. I ten pojazd będzie sobie sunął po tych naszych eskapadach, proszę Państwa, z prędkością 600 km na godzinę, to pomyślcie, jaka to jest alternatywa dla transportu lotniczego, a poza tym to będzie jeszcze bardzo atrakcyjnie cenowe. No i pojazdy towarowe, tu mamy Unitraka, też go miałem okazję widzieć trzykrotnie, nawet teraz w roku 2023, jak był testowany, może jechać z prędkością do 150 km na godzinę, przewieźć do 100 milionów ton rocznie. On jest przeznaczony do przewozu takich materiałów płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się. I proszę Państwa, i takich nieporęcznych jeszcze do tego, można powiedzieć, tych naszych towarów, które można to przewieźć. Każdy ma oczywiście własny tam napęd, można go tam, proszę Państwa, zaprogramować i on sobie spokojnie do klientów będzie dojeżdżał. No i unikąd. Ciekawostka, proszę Państwa, i ogromna szansa dla transportu towarowego, ponieważ te pojazdy mogą się poruszać z prędkością do 120 km na godzinę. To jest pojazd, który został wyproszony albo zaproszony do nas przez naszych kontrahentów z Bliskiego Wschodu, ponieważ oni, jak zaczęliśmy ten program z transportem strunowym, to nie było go w ogóle w ofercie, drodzy Państwo. Tych projektów jeszcze takich pobocznych zrobiliśmy kilka, ale to jest jeden z tych takich udanych projektów, gdzie już jest przetestowany i certyfikowany. My, drodzy Państwo, na tym produkcie będziemy naprawdę podbijali świat. Bo teraz sobie wyobraźcie, jak można w fantastyczny sposób odciążyć wszystkie drogi, po których jeżdżą te transporty typu TIR. Ze swoimi wszystkimi zagrożeniami, niebezpieczeństwami, ale też z tym obciążeniem środowiska naturalnego. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że ten transport może pracować 24 godziny na dobę. Natomiast jeżeli chodzi o transport kołowy, to już tam wchodzą ograniczenia, choćby to, że kierowcy mogą przejeździć określoną ilość godzin. Albo będą na parkingach odpoczywać, albo po prostu jedzie zmiennik. I to będzie ogromne wspomożenie do transportu towarowego. No i nasz system transportu towarowego, tego taśmociągowego, może jechać z prędkością do 36 km. Tych przewozów, tych uroku może nawet 100 milionów ton. Jest to optymalne rozwiązanie do prac na terenach górniczych, załadunku i rozładunku w terminalach i terminalach portów morskich. Pozwala na szybką i niedrogą realizację transportu znacznych ilości materiałów sypkich. Też go miałem okazję widzieć już trzykrotnie w Marina Horce. I kolejny hit, proszę Państwa, hit i jeszcze raz hit. To jest genialne rozwiązanie, system portu morskiego. Wyobraźcie sobie Państwo, że bez konieczności budowania portów, tych doków, tej całej infrastruktury, my możemy dostarczyć towary do kontenerowców, do statków na odległość 5 do 10 km od wybrzeża, nawet do głębokości 25 metrów. I taki system pan Junicki inżynierami opracował. Możecie go zobaczyć w zakładce dla partnera. Tam jest taki film zrobiony w takiej wersji komputerowej, jak to mniej więcej ma pracować. No, ja jestem tym systemem zachwycony, drodzy Państwo. Wielokrotnie ci, co mnie oglądali, to widzieli, że ja zawsze mam uśmiech, jak mówię o tym naszym pojeździe UFLASZ i o tym systemie morskim, bo to są tak genialne rozwiązania, że proszę Państwa, tu będziemy wojować i zawojujemy świat, ale w tej dobrej wersji. No i miasta linearne, to jest projekt, który jest w symbiozie z transportem strunowym, dotyczy miast linearnych, osiedli
typu miejskiego, klasztorowego. Mają być one harmonijnie wkomponowane w taką otaczającą przyrodę. Z tym tematem już mocno wchodzimy, ponieważ już za niebawem rusza produkcja tego naszego biohumusu Uterra, który między innymi był takim elementem, że my żeśmy się znaleźli na tych terenach krajów arabskich, bo wprowadzając ten nasz humus i taką filozofię, że zalesimy i zazielenimy, proszę Państwa, tereny pustynne, powstaną tam właśnie te miasta linearne. Z tym tematem zeszliśmy bardzo mocno do krajów arabskich. I te miasta linearne, miasta USA, można budować w górach, na terenach pustynnych i zalewowych, w tym w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szlifie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinki lasów, torowania dróg kolejowych i samochodowych oraz naruszania biogenezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. Także widzicie Państwo, czysto proekologiczne działanie. I teraz podstawa. Podstawą naszego transportu, bez względu, drodzy Państwo, jakie będą konfiguracje tych naszych strun, jest zawsze obudowa stalowa. Wewnątrz pręty stalowe, naciągnięte, naprężone, zespawane w jednym monolicie. Tu nie ma delatacji, czegoś takiego jak macie w transporcie kolejowym czy tramwajowym. Otulone to jest specjalnym betonem, opatentowanym, którego za zadanie jest przede wszystkim ochrona tych strun, jak również wyciszenia. Bo ja miałem okazję, proszę Państwa, jechać kilka razy tymi pojazdami i ja wiem, jak to wygląda. Po prostu, no, chcecie, to możecie mi uwierzyć na słowo. To naprawdę jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Ale też ten beton ma kolejną zaletę, ponieważ w tej naszej konstrukcji my mamy mieć te nasze struny, które mają mieć gwarancję na 100 lat, proszę Państwa. To wyobraźcie sobie, w jakich ekstremalnych warunkach to musi pracować, bo one mogą pracować od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Na wierzchu mają nakładkę stalową, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. Zobaczcie Państwo na następnym slajdzie. Tu macie kilka rodzajów szyn, właśnie tą eskapadę albo kratownicę. Macie tutaj przekrój. Bez względu na to, jak to będzie, to jest zawsze stalowa konstrukcja, wewnątrz pręty otulone betonem. No i po tej konstrukcji można jeździć na górnym i na dolnym poziomie. Natomiast tutaj mamy konstrukcję półsztywną, to już jest taki pojazd lżejszych. Natomiast jego wytrzymałość jest taka, że możecie sobie to Państwo przyrównać do konstrukcji mostu takiego strunowego albo wiszącego. I teraz zobaczcie, jaka różnica między tą a tą konstrukcją. Tu tysiące ton betonu stali, to jest też most o konstrukcji strunowej, proszę Państwa, i nasza konstrukcja, która jest lżejsza i przy odpowiednio wykorzystanej infrastrukturze może przewieźć naprawdę nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. I konstrukcje takie lżejsze, one są, proszę Państwa, ze sobą kompatybilne, pod tym mogą się poruszać pojazdy. Oczywiście na tych dwóch nie będą jeździły pojazdy typu tam powiedzmy uflaż, no bo to i kontenerowce. Natomiast te spokojnie mogą na tej konstrukcji się poruszać. I cały czas zamknięta konstrukcja stalowa, wewnątrz pręty, nakładka stalowa. Czyli widzicie Państwo, że ta konstrukcja jest taka sama w formie, natomiast ma zupełnie inne właściwości, jeżeli trzeba będzie ją przystosować do odpowiednich pojazdów. I teraz kolejna sprawa to jest taki, jakie my mamy zdolności przewozowe tego naszego transportu strunowego. Otóż jest taka norma amerykańska, Automat People Mover, APM Standard Community, która określa takie bezpieczeństwo między pojazdami na zasadzie, proszę Państwa, czasu albo odległości. Dla naszego takiego pojazdu unibusu 25-miejscowego, który może tam przewieźć do 30 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony, to mamy obliczone takie właściwości, że albo 2 sekundy między pojazdami, albo 50 metrów między pojazdami.
No i kilka słów, dosłownie, tak telegraficznie, o naszym układzie napędowym. Tu ważną rolę odgrywa system przeciw wykolejeniu się. My mamy go opatentowany i dostaliśmy nawet ISO w tamtym roku. Natomiast kolejną sprawą jest jeszcze koła silnika, które są jednocześnie napędem i elementem hamującym. No i dwa słowa o, proszę Państwa, akumulatorze. Ważna sprawa, nasze pojazdy są elektryczne. W takich topowych samochodach elektrycznych, jeżdżących po tych drogach tradycyjnych, cykl żywotności, czyli naładowań, rozładowań, to jest około 1000. Natomiast naszym inżynierom udało się w tamtym roku osiągnąć taką wartość, że tych cykli jest 5000, czyli widzicie, jego wartość wzrosła kilka tysięcy razy. I wiadomość dla inwestorów, nie będzie ten system sprzedany do producentów samochodów elektrycznych. Kolejny system, takie systemy inteligentne sterowania, to są systemy oparte o najnowsze technologie. Tu mamy do przedstawienia takie sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiorami big data i blockchainem i w skład której wchodzą. Inteligentny system sterowania, pokładowy inteligentny system sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji. Proszę Państwa, nasz transport ma jeszcze taki kolejny charakter bezpieczeństwa, to jest technogenny charakter działania tradycyjnych środków transportu, który powoduje różne szkody w środowisku poprzez zakłócanie ruchu wód powierzchniowych, gruntowych, siedliska naturalnych i szlaków migracyjnych ptaków i zwierząt. Jest jeszcze wiele hektarów ziemi, które jest wycofana z użytku gospodarczego, hałas, wibracje, emisje elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza, hydrosfery, które zwiększają dodatkowo zachorowalność ludności. I według, proszę Państwa, Akademii Rosyjskiej Nauk, ale także według takiej ogólnej zasady niezawodności ITD, ISO 2394, UST został określony najbezpieczniejszym systemem transportu. Ma to wpływ ma przede wszystkim wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o ponad 100 razy. Umieszczenie technologii transportu i infrastruktury nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi i dzikimi, a także system zapobiegający wykoleniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. I tu na to mamy dowód. Według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi innymi obiecującymi systemami transportowymi. Macie tutaj transport UST, tu mamy transport kolejowy, jednoszynowy, drogowy, kolej magnetyczną. Trzeba do tego jeszcze dodać system morski i lotniczy. We wcześniejszych slajdach też takie informacje mieliśmy. Kilka informacji takich statystycznych. Proszę Państwa, nasz transport UST określony jest tutaj, widzicie, na zielono z tą literką U od pierwszego litery nazwiska Junicki z angielskiego. Teraz koszty eksploatacji. Budowa jednego kilometra w zależności od konfiguracji, od tych lekkich czy tych złożonych już typu tam powiedzmy kratownica, eskapady, kształtuje się od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący. Skrajnie metro, proszę Państwa, może nawet wynieść do 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast jest jeszcze dla inwestorów ważna informacja. Stopa zwrotu, proszę Państwa, to jest dzisiaj w naszym przypadku przy wybudowanej infrastrukturze około 7-8 lat. Dalej, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, jesteśmy tutaj prekursorem. Widzieliście Państwo te wszystkie dane, które przedstawiłem wcześniej. My przede wszystkim do napędu, do wybudowania tych naszych tras po prostu nie zużywamy dużych zasobów ziemi. Nasze pojazdy poruszają się za pomocą energii elektrycznej, którą będziemy mieć wytwarzaną przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii, wody,
siły wody, proszę Państwa, spalania śmieci, tych elektrowni wiatrowych, tego systemu fotowoltaicznego i tak dalej. No i teraz wskaźnik wypadkowości, też go przed chwilą przekazywałem. Tu możemy się porównać tylko do metra, ponieważ my mamy transport na drugim poziomie, który eliminuje już z góry bardzo duże te zagrożenia. No i natomiast drugim naszym konkurentem jest metro, oni są pod ziemią, my nad ziemią. Kolejna sprawa. Proszę Państwa, no i tyle. W podsumowaniu naszego transportu strunowego. Za chwilę będziemy przechodzić do dalszych wiadomości. A to takie krótkie resume, podsumowanie. Innowacyjny jest nasz transport, proszę Państwa, ten UST, ponieważ no, nie ma drugiego takiego. Nie możecie go porównywać do żadnego tam kolejek typu górskich, tych wyciągów i tak dalej, ponieważ nasz transport, proszę Państwa, przede wszystkim ma własne zasilanie, a te wszystkie transporty typu te gondole i tak dalej, one mają te zasilanie zewnętrzne. Nadziemny od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu. Wysoka prędkość, pojazdy towarowe z prędkością do 120 km na godzinę, pasażerskie od 150 do 600 nawet, bezpieczny. Proszę Państwa, na drugim poziomie. Dalej, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, szybka stopa zwrotu, łatwo integralne zarówno do nowych budowli i do metropolii już istniejących i przede wszystkim przyjazny środowisku. No, nie potrzebujemy tyle tych gruntów, bo my mamy wybudowane wszystko na tych słupach, na tych wieżowcach. Poruszamy się za pomocą energii elektrycznej uzyskiwanej z OZE. I te wszystkie składowe powodują to, że jesteśmy bardzo, proszę Państwa, atrakcyjnym. Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem w tej chwili, jakie jest oferowane na naszej ziemi, na naszym globie. I bardzo Państwa zachęcam, abyście byli pełnymi uczestnikami tego naszego programu. Właśnie do tego przechodzimy. Ale tu jeszcze kilka takich słów, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w naturze. Tu macie pokazane tego Univida, jak sobie, proszę Państwa, porusza się w Marina Horcem. To jest taka grubość tego, tej struny, tutaj jakiego takiego palca u dorosłego mężczyzny. No, widziałem ten pojazd kilka razy. Tutaj macie Unitruka i Unitransu 400, ten taśmociąg. Też te pojazdy widziałem z natury i tu wykorzystanie naszej eskapady. Czyli na górnym poziomie może jeździć ten Uniflash, tak, na dole albo tam, proszę Państwa, kontenery. Na dole spokojnie może być prowadzony transport pasażerski. Natomiast ten budynek jest tutaj przykładem, jak można wykorzystać te nasze przystanki albo miejsce dokowania tam. Na pierwszym poziomie i na drugim są te stacje, gdzie pasażerowie czekają. Natomiast, drodzy Państwo, czy na tych dolnych poziomach możecie to wykorzystać do i będą wykorzystane do tak zwanych usług. Czy to będą jakieś tam sklepy, zakłady usługowe. Natomiast w Marina Horce jest tutaj Muzeum Techniki i pokazana cała droga, jaką przeszedł pan Junicki podczas swojej pracy nad powstaniem transportu strunowego, tego geokosmicznego i tak dalej. Panie Rafale, Czaruś. Ja będę odpowiadał na pytania na końcu, dobrze? No i budowa, tu mamy nasz ekodom, czy eco house, jak to woli z angielskiego, w konstrukcji drewnianej, gdzie jest wykorzystana właśnie między innymi ta technologia, która będzie wykorzystywana w tych miastach linearnych. Mamy takie dwa budynki w Marina Horce, gdzie znajdują się nasze biura. I tam też spotyka się pan Junicki i członkowie zarządu z delegacjami z całego świata. I drugi mamy taki budynek w Centrum Innowacyjnym w Szarży. I to ostatnie nasze spotkanie, które się odbyło 18 lipca tego roku. Widzicie Państwo nas tutaj po przyjeździe do Marina Horki. I tu jest ten element, który powstał więcej. Tu pan Junicki na tym planie, proszę zobaczyć, tu jest taki kolejny taki budynek betonowy. Tutaj natomiast są zbiorniki wodne i laboratoria z restauracjami. Zaraz zobaczycie na następnych zdjęciach.
I ten teren, jak tutaj go Państwo widzicie, on tak wyglądał w 2019 roku. Natomiast teraz on jest powiększony aż tam. To ma ponad 160 hektarów w tej chwili to wszystko. I kolejna odsłona z tego spotkania. Pan Junicki rozdał nam, tym uczestnikom tego spotkania, książki własne z autografem dla każdego z nas. Na suficie tutaj widzicie Państwo imiona i nazwiska inwestorów, którzy do chyba 20 czy 17 kwietnia 2017 roku zainwestowali minimum $1000. I tam między innymi ja odnalazłem siebie, kilku naszych kolegów. A tu już macie te laboratoria, restauracje. Ja mówię, w tej chwili to jest obiekt, który jest atrakcją turystyczną Białorusi. I fajne hasło pana inżyniera Junickiego z takim napisem strunny transport. Jest to faktem, że to jest po prostu, on jest inżynierem ziemi w tej chwili. Dobra. I sztuczne zbiorniki, zobaczcie państwo, gdzie hodowane są ryby, gdzie można pokazać właśnie, jak można wykorzystać, że tutaj w tym miejscu, nie wiem, czy wy widzicie u siebie, jest normalnie struna. I te pojazdy mogą spokojnie nad takimi terenami jeździć, natomiast my mamy korzystać z tego gruntu na dole albo z tych wód, abyśmy to wykorzystywali do celów gospodarczych albo rekreacyjnych. I to jest nasza filozofia, proszę Państwa. Kolejne zdjęcie z tego spotkania i nasza grupa polsko-słowacko-czeska. I drugi nasz obiekt, Centrum Innowacyjne w Szardży, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Emirat Szardża. Byłem tam w roku 2019, uzyskałem z Jankiem Wyrębkowskim też taką kwalifikację na odwiedzenie tego budynku, tego terenu, przepraszam. Nie wiem dokładnie, kiedy to jeszcze będzie organizowane, bo no widzicie, ta forma webinaru ma być zakończona w tej formie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Niemniej, jak będziemy tam jechać, to na pewno zrobimy z tego fotorelację. Jak nie w ten sposób, to w inny, na tych naszych forach Państwu przekażemy informacje. Teraz tak, do naszej firmy Skyward Community, która pozyskuje środki, może się Państwo zapisać za darmo. Natomiast jeżeli chcecie być pełnoprawnym uczestnikiem i wspomóc tą technologię, zapraszamy. Mamy tutaj takie możliwości uczestnictwa poprzez zakup udziałów. My to wszystko realizujemy w programie 1.15. Wszystko się zaczęło w roku 2015. Mam rok 2023, to już jest taka implementacja, wychodzimy z tym na zewnątrz. Etap 15 to jest etap finalny, w którym już będziemy wychodzili z technologią na rynki zewnętrzne. Będziemy mieć wybudowaną przynajmniej jedną trasę komercyjną, certyfikowaną i proszę Państwa, wypłaconą dywidendę. I wtedy wejdziemy z tymi naszymi udziałami na giełdy zewnętrzne. Teraz jak możecie się stać takim pełnoprawnym uczestnikiem? Możecie sobie tutaj z tej oferty wybrać i zarówno na ratę albo za gotówkę pozyskać udziały. Tu mamy tak zwane dyskonto, proszę Państwa, to 25, tutaj przykładowo 22, 23, to jest ilość położonych centów na dolara. Tu się łatwo przelicza, ponieważ my mamy w memorandum firmy zapisane, że wartość naszych udziałów po zakończeniu tego 15 etapu będzie wynosiła minimum 1 dolar. I możecie sobie Państwo łatwo przeliczyć, ile to Waszego wkładu, jaki może Wam dać później zysk czy dochód. Jest to bardzo atrakcyjna forma, proszę Państwa, zarówno oszczędzania, jak i inwestowania, a przede wszystkim wspomagania naszej technologii. Największy z naszych w tej chwili ofert i pakietów to jest pakiet premium 150 tysięcy. On jest za 150 tysięcy dolarów, dyskonto 47. Mamy jeszcze od 25, 50, 100. Mamy też pakiety takie wyższe od 5 tysięcy do 50 tysięcy, w dyskoncie od 29 do 40, w ratach równych po 5 miesięcy. I takie najbardziej popularne od pakietu start, od 250 dolarów do 2000 typu biznes. My, proszę Państwa, albo Wy, proszę, żebyście sobie wzięli jedną rzecz pod uwagę, że w momencie, kiedy wyjdziemy na te rynki zewnętrzne, to będziemy mieć możliwość uczestnictwa w tych projektach takich komercyjnych, celowych, co ja Państwu mówiłem, te 20%. Ale to będą mieli tylko i wyłącznie później, po tym etapie 1.15, bardzo duzi inwestorzy albo takie korporacje czy fundusze inwestycyjne. Natomiast my jako inwestorzy w
tym pierwszym podejściu, tym 1.15 będzie mieć również taką możliwość i wtedy będzie bardzo szybkie budowy i bardzo szybkie stopy zwrotu. I teraz sobie wyobraźcie Państwo, że inwestujecie przykładowo $250, macie 4250 udziałów i drugi pakiet, w który sobie wkładacie pieniądze, to jest biznes 2000. Kończymy 15 etap i zobaczcie, tutaj przy tym jednym dolarze, przy starcie macie $4250 zwrotu, płacicie podatek oczywiście, odliczacie inwestycje, to jesteście przynajmniej $2000 do przodu, może nawet więcej, ze 3, ale cały ten udział z biznesu, 48 tysięcy Wam zostaje i możecie go, proszę Państwa, sobie później sprzedać za wyższą cenę, odebrać dywidendę, ewentualnie przeznaczyć sobie na jesień życia albo na swoje wydatki, albo przekazać to swoim podobnym, bo nasze udziały są dziedziczne. Konto bonusowe. To jest, proszę Państwa, w ubezpieczeniach to się nazywa tak zwana prowizja. Jeżeli nie masz, albo masz pieniądze, albo masz chęć, czas, proszę Państwa, to w biznesie tym marketingowym są dwie zasady. Albo masz czas i pieniądze, albo masz jedno i drugie. Jeżeli macie partnerów, którzy by byli chętni, by potrafilibyście tą technologię im przekazać albo za pomocą swoich partnerów, albo takiego filmu, którego dzisiaj oglądacie, webinaru, zainteresować kogoś, ktoś, kto by po prostu dokonał takiego zakupu, to wy z jego i z waszego linku, jak on zakupi taki, proszę Państwa, pakiet, otrzymacie 15%. I idzie to na tak zwane konto bonusowe. I popatrzcie, tutaj mamy takie konta od 250, 400, 1000, 1800. I wtedy albo wy sobie w ten sposób pozyskujecie partnerów, albo jest to do was dodatkowe źródło dochodu, ewentualnie dodatkowe źródło do reinwestycji, czyli możecie zwiększać swój portfel akcji. Ja znam wielu takich partnerów i sam tak robię od lat. I kolejne konto, tak zwane akcyjne, to jest konto, które w przypadku, proszę Państwa, jakbyście mieli problem, że macie pakiet ratalny i wydarzyło się coś tam nieszczęśliwego w życiu, jakieś choroby, strata pracy, lub inne jakieś takie przykre zdarzenia losowe, nie będziecie mieli możliwości płacenia tych rat, to możecie na takie, te pieniądze nie giną, bo tam po 2 miesiącach one po prostu, pakiet ratalny jest likwidowany i te środki, które żeście zgromadzili, przechodzą na to konto i później z tego konta możecie sobie dokonać jakichś tam inwestycji. No i nowy projekt Uterra, proszę Państwa, on dotyczy tego humusu. I teraz ja Państwu powiem kilka słów na ten temat. Jest to eliksir glebowy Utera i biohumus. To jest unikalne osiągnięcie technologiczne, które zwiększa produktywność gleby, przyspiesza wzrost roślin, a także chroni glebę przed chorobami i szkodnikami. I o tym temacie powiem jeszcze za chwilę. Macie możliwość wejścia już, proszę Państwa, w ten program, bo jeszcze 2 tygodnie temu było to tylko dla wybranych inwestorów. Mamy tu za te loty, to się w tej chwili tu nazywa lot, od $100,000, proszę Państwa, do 1000. Możecie to zrobić zarówno za gotówkę, jak i na raty. Natomiast wszystkie informacje macie w biurach osobistych. Przechodzimy do pytań, mamy 10 minut, myślę, że się jakoś tam zmieścimy i odpowiem Panu Rafałowi na jego konkretne pytanie. Dziennikarz międzynarodowych mediów odwiedził centrum USKI. Korespondent Radio France International odwiedził Centrum Testowania i Certyfikacji USK zlokalizowane w Szardzie w ZEA. Głównym tematem były zalety kompleksów transportowo-infrastrukturalnych USK. Oprowadził go nasz dyrektor Oleg Zarecki, opowiedział o możliwościach i technologii UST. Dziś UST jest w końcowej fazie pracy na ślepym odcinku eskapady strunowej o półsztywnej konstrukcji torowej. Ponadto Radio France International RFI to jest międzynarodowa stacja radiowa nadająca w języku francuskim i 16 innych językach. RFI przedstawia wiadomości i inne programy o wydarzeniach odbywających się na całym świecie. Dziś jest to jedna z najpopularniejszych międzynarodowych stacji radiowych. RFI ma około 59,5 miliona słuchaczy tygodniowo średnio, a jego platformy cyfrowe odwiedza średnio 24,5 miliona osób miesięcznie. Widzicie Państwo, że to mają ogromny zasięg. A im więcej reklamy, tym więcej, drodzy Państwo, inwestorów, jak również popularyzacji naszego tutaj programu transportu strunowego.
Kolejna sprawa, czyli mamy ten dostęp do inwestycji UTERA i już jest otwarty dla wszystkich partnerów. To jest to, co ja Państwu mówiłem przed chwilą. I teraz w okresie od 27 do 11 października trwać będzie druga runda finansowa, która jest dostępna dla użytkowników w gabinecie osobistym. Już macie wszyscy Państwo możliwość. Każdy partner i inwestor ma możliwość zarejestrowania lotu w UTERA i otrzymać aż do 50% zysków spółki proporcjonalnie do inwestycji dokonanych w projekt UTERA, a poza tym wnieść znaczący wkład w walkę z globalnym problemem głodu na całym świecie. Co czyni projekt wyjątkowy? Mianowicie szybszy zwrot z inwestycji w porównaniu do innych propozycji inwestycyjnych. Przewidywana wysoka rentowność, minimalna możliwość inwestowania od $1000. USTNC będzie prelegentem na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NSC 2023. Przedstawiciele Unicki Instytut Technologii TNC zostaną uczestnikami 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Nierakietowa Industrializacja Bliskiego Kosmosu. Problemy, pomysły, projekty RNSC 2023. Wydarzenie poświęcone zaawansowanym technologiom kosmicznym odbędzie się 7-8 października w Marienhorce, Mińsk, Białoruś. Czyli to jest na terenie tego naszego ośrodka, gdzie testujemy naszą technologię. Konferencja co roku gromadzi naukowców, socjologów, inżynierów, ekonomistów, osoby publiczne i ekspertów. W tym roku przedstawicielami komitetu organizacyjnego konferencji będą generalny projektant spółki UST, inżynier Anatolij Junicki i dyrektor generalna spółki Nadjeżda Kosarjewa. Ponadto specjaliści z Junicki Strange Technology przedstawią prezentację podczas wydarzenia. Mówić będą o minimalizowaniu problemów środowiskowych i planety i ochronie środowiska poprzez powszechne wykorzystanie kompleksów transportowych i infrastrukturalnych UST. Gościem honorowym wydarzenia będzie także Aleksiej Słodojew, współzałożyciel Skyward Community. I kolejna sprawa. Przedstawiciele startupów działających w sektorze zaawansowanego przemysłu w Szardży odwiedzili centrum USK. Widzicie tu Państwo takich naszych młodych inwestorów, ludzi. Przedstawiciele startupów, które znalazły się na liście Sarash Adventure Industry Accelerator ICEA, odwiedzili Centrum Testowania Certyfikacji USK. Inkubator przedsiębiorczości SAIAC Adventure Industry Accelerator SAIA to innowacyjna inicjatywa Sarash Research Technology and Innovation Park, której celem jest wspieranie startupów działających w sektorze zaawansowanych branż. Inkubator przedsiębiorczości obejmuje programy i organizacje, których zadaniem jest wspieranie startupów i firm na wczesnym etapie ich rozwoju. W programie SAIA 2022 wzięli udział kandydaci z Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Brazylii, Egiptu, Wielkiej Brytanii, Pakistanu, Holandii, Rosji, USA, Bangladeszu, Polski, Niemiec i kilku krajów arabskich, a także Algierii, Jordanii, Maroko, Arabii Saudyjskiej i Tunezji. USK Transport, będąc największym rezydentem SRT i Park, zorganizował wycieczkę po USK, podczas której uczestnicy dowiedzieli się, jak firma rozwija się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jakie ma plany na najbliższą przyszłość. I tyle, proszę Państwa, na dzisiaj z wiadomości. Widzicie tu kolejną fotkę naszych tych przyszłych przedstawicieli wielkiego biznesu, bo my też już przeszliśmy etap startupu, ale też od tego zaczynaliśmy. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie pytania, to odpowiem. Tu jest, widzę, pan Rafał Czaruś. Zanim zainwestuję, zapytam, czy firma ma już dochody, w jakiej wysokości i z jakich zrealizowanych transakcji. Panie Rafale, oczywiście, że ma, ponieważ rok 2022 firma oficjalnie przekazała informację, że już jest firmą samofinansującą się. I ma te dochody nie tylko z transportu strunowego, ponieważ w naszej firmie jest 80 biur projektowych, które zajmują się transportem strunowym, geokosmicznym, proszę pana, produkcją zieloną, tą biohumusu, ale tak energii odnawialnych, jak również robi szereg projektów dla komercyjnych, dla inwestorów z zewnątrz.
I ta informacja, że my już jesteśmy samofinansującą się, proszę Państwa, firmą, która zatrudnia ponad 600 projektantów różnych branż i inżynierów, plus zakłady trzy produkcyjne, które mamy na terenie Białorusi, to i całe centrum innowacyjne w Marina Horce w Zjednoczonych Emiratach powoduje to, że te dochody w firmie są. My mamy mieć i mamy zapisano w tej naszej mapie drogowej, że w roku 2025 również odbierzemy dywidendę. Więc panie Rafale, jeżeli pan jeszcze się nad tym zastanawia, to ja bym dzisiaj się w ogóle nie zastanawiał. Serdecznie zapraszam do tej osoby, która pana tu zaprosiła. Jeżeli pan nie ma takiej, zapraszam do mnie. Wyjaśnię jeszcze wiele spraw, więc nie ma najmniejszego problemu. Macie jeszcze pytanie, bo mamy jeszcze tylko 3 minuty, proszę państwa. To jest nasze przedostatnie spotkanie. Proszę się pytać. Ja wam oczywiście serdecznie dziękuję za uwagę i z tego, że jesteście tutaj ze mną. Więc proszę pytajcie, wykorzystujcie te ostatnie minuty, bo później nie wiadomo, kiedy się zobaczymy. I to może być, jak to mówi ją Czesi, to se ne vrati, proszę państwa. To se ne vrati. Jest ze mną, widzę też Janek Wyrębkowski. Janek, szykujemy się na Szardże, na Emiraty. I w jakiś tam sposób postaramy się państwu przekazać te informacje. Są pytania? Panie Rafale, przekonany pan, jeszcze pan jest nieprzekonany. Proszę napisać. Już mamy samofinansowanie. To jest ogromna rzecz. Aha, jeszcze pan napisał, w jakiej wysokości? Proszę pana, jest raport, raport finansowy firmy. Co roku jest robiony taki audyt i tam są wszystkie informacje. Może pan sobie do tego trafić. Z czego? Toż nie rozumiem pytania, z czego? Wyjaśniłem. Z projektów, które są w transporcie strunowym, z produkcji, proszę pana, z czego jeszcze? Z projektów, czyli link do, czy jest link do raportu? Oczywiście, że jest. Tylko musi pan wejść do biura osobistego, tam wszystko jest. Audyt jest co roku zrobiony. Co roku firma robi audyt. Dobra, proszę państwa. Dziękuję. Spotykamy się jeszcze 19. Jak zwykle możecie sobie otworzyć jeszcze na YouTubie. Daję tam też taki link, w którym będziecie mogli zobaczyć sobie te wszystkie historyczne rzeczy. Warto, bo tych informacji jest dużo. Nie wiem, jaka będzie następna forma, czy to będę prowadził ja, czy ktoś inny. Ja na razie bardzo dziękuję za uwagę, za współpracę. Życzę pięknego dnia, dobrych decyzji w nadchodzących wyborach. Proszę państwa, idźcie na wybory i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.